Dzień dobry właśnie. Jadł. Lajta żadnego nie będzie. Kolej. Weź zamknij te. Zgaś, bo świecisz mi w oczy. Miał być lat, light, a po prostu tak się Krzysztof się zachowuje do mnie. Ja po prostu. Ja do ciebie dobrze się. Przepraszam bardzo, a ja. Ty wchodziłeś cały te, zgasiłeś światło. A ty powiedział, że jak do ciebie krzyczałem. A co nie krzyczałeś? To dobrze. Ty powiedziałeś, że. Jakim ty masz. Jaki masz zakaz? Zakaz trzymać mnie tu do śmierci? Ja nie chcę tutaj mieszkać. A właśnie nagrałem sobie nagram właśnie. Nie będę robił lajta, bo to ogółem tutaj. Temu muszę znaleźć sobie odpowiednią osobę albo wynająć sam jakąś kawalerkę, zamieszkać i tam sobie normalnie, spokojnie żyć, a nie denerwować się. Od dawna miał takie pragnienie. Jak to można tutaj wytrzymać psychicznie? Nagrywaj jeszcze raz na mnie. Nagrywaj! To jak ty na mnie halo. Nagrywasz, to ja będę na ciebie nagrywał. Halo? No. Komputer kosztował 2,150. Tak? Numer jaki? 15. Ty ja znam tego człowieka. No i słucham. I przestań pierdolić, że mieszkasz na Szkolnej 15. Wiesz, przestań pierdolić człowieku. Słyszycie? Wiesz? Młodziutki? To słyszycie? Jak to można wytrzymać? Przestań pierdolić? Ja pragnę, żeby ktoś mi pomógł. Naprawdę, żeby ja nigdzie zamieszkał. Wiesz? Bo ja cię znajdę, ja mam numer telefonu twój. Starczyło mnie? Starczyło na ciebie? Starczyło? Zwalaj się. Ile czasu ten człowiek będzie się znęcał nade mną? A chrapek, a to z Litwy. Ciemny. Dlaczego dzwonisz? Dzień dobry, zadzwoniłem się do biura interwencji obywatelskiej. Nie, nie. Bo mieszkasz na Szkolnej 15, tak? Tak? A chcesz, żeby ja wyszedł i kurwa głupę zajebał tobie? A, słyszycie. Chcesz? Będziesz miał Szkolna 20. Jak dostaniesz 20 razy łypę, to będziesz kurwa mieszkać na Szkolnej 20. Nie 15, ale 20. Bo świecą się tobie kurwa gwiazdki w oczach. Ja mieszkam na Szkolnej 15 w Białymstoku. Przestań pierdolić, Mariuszu, kurwa. Takie kawały, wiesz? Przestań. Człowieku,
czekoladce. Lajt miał być, nie będzie na razie. Tutaj. Nie, to nowy komputer już będzie kupił. Halo. I wyprowadzić się stąd. Słucham. Tak, właśnie. Słucham? Ja w sprawie tego planu, który dostanie pana ogłoszenia. Jakiego? Słucham? Jakiego koloru? O planu, który pan dostanie. Jakiego koloru? Zielonego. Zgadza się. To Opel Astra. Opel Astra? Tak. To słyszycie. A ty młody człowieczku, przestanie dzwonić, bo nie masz tyle pieniążków, wiesz? Wiesz o tym i przestań dzwonić, bo ja numerek zapiszę twój, a będziesz rozwalony. Człowieczku, przestaniesz czy nie? Bo ja słyszę ten Mariusz sam głos. Słyszę ten sam głos, kurwa, twój. Tak do kucza. Wiesz, słyszę ten sam głos. Ale ogólnie... Ja poznaję po głosie i po twojej mordzie. Bo ja nie mam tu ochoty. Nie pomyłka, tylko akuratnie jest. Starszy. Mariuszem. Ha. 7 lat. To zła. Ile można męczyć się? Ja chcę normalnie zacząć. Spokojnie. Wiesz żyć, o tym? A nie po prostu codziennie wysłuchiwać. Dzień i noc telefony do niego wyzwaniają i głupoty gadają. No to właśnie chcę wam to powiedzieć. Krótki film. Właśnie to chcę dla was powiedzieć.